Wiesz co, czasem się wydaje, że Caravaggio maluje jakąś taką scenkę rodzajową, która ma też udawać scenę biblijną. Natomiast mi się wydaje, że zawsze, prawie w każdym obrazie, Caravaggio nas zaprasza do takiego dialogu z sobą. Dialogu z sobą myślącym o Bogu, myślącym o tajemnicach wiary. I te obrazy są troszkę takimi łamigłówkami, ale właśnie dla kontemplacji, dla modlitwy to jest dobrze. Dlatego, że one nas prowadzą tak od jednego elementu do drugiego. I teraz jesteśmy już przed jego spotkaniem w Emaus. Uczta czy wieczerza w Emaus. Pamiętasz, idą sobie uczniowie, którzy uciekli z Jerozolimy, Pan Jezus się do nich dołącza. Oni go nie poznają, idą do oberży jakiejś, do karczmy. Znowu ulubiony temat, ta karczma, oberża, spelunka, ważna, tam się dużo ważnych rzeczy dzieje. I siadają przy stole i nagle poznali go po łamaniu chleba. I to jest ten moment zaskoczenia, gdzie widać jeden z tych apostołów, jeden z tych uczniów, prawda, aż się złapał za krzesło. Drugi rozłożył ręce i w środku Chrystus, obok oberżysta. Chrystus przedziwny, bez brody, tak, młody, taki faktycznie nie do poznania. Faktycznie oni szli obok niego, go nie poznali. Oczywiście, bo to jest nowe życie, bo Chrystus jest zmartwychwstały, bo Chrystusa nie można rozpoznać, mając swoje jakieś stare o nim wyobrażenia. Wszystko musi być nowe, wszystko się zmienia. I Chrystus też jest nowy, prawda? Taki młody, taki jakiś zupełnie jakby nie Chrystusowy. Nie prawda? Jego rysy, tak. Jakby nie jego rysy. Tak jakbyśmy znali rysy Pana Jezusa. To jakiś taki niepodobny do Pana Jezusa. Czyli co? My przeżywamy dokładnie to samo, co oni. On tak to namalował, żebym ja, stanąc przed tym obrazem, miał dokładnie to samo wrażenie, to nie jest Pan Jezus, to jest, prawda? Oni tak samo idą z Nim, nie wiedzą, kto to jest. Ale jest teraz ten moment, Chrystus błogosławi, i mówię, to jest On. I teraz przyjrzyj się, jeden z nich, ten, który rozkłada ręce tak szeroko, ma na piersi muszlę. Muszlę tak jak pielgrzymi, to jest ta muszla świętego Jakuba, tak jak pielgrzymi, którzy szli do Komposteli. Ale co robi muszla świętego Jakuba w Emaus, gdzie w ogóle co to ma do rzeczy? Otóż to jest po to, żebyśmy wiedzieli, że oni pielgrzymowali. Oni byli pielgrzymami, oni byli w drodze. Ale to znaczy, że to jesteśmy my. Przecież my też idziemy w pielgrzymce. Niekoniecznie do Komposteli, ja bym pewnie nie doszedł. Ale idziemy w pielgrzymce, to jest pielgrzymka naszego życia, to jest pielgrzymka wiary. To są pielgrzymi. Czyli to my rozpoznajemy Chrystusa w momencie, kiedy On błogosławi. No ale kiedy my rozpoznajemy Chrystusa w momencie, kiedy On błogosławi chleb i wino? W czasie Eucharystii. To jest Eucharystia. Jest stół zastawiony. Są pielgrzymi, którzy się zebrali dookoła stołu, żeby się najeść. Jest Chrystus, który błogosławi. I jest oberżysta. Musi być oberżysta. Kto to jest oberżysta? No, to jest ksiądz. To jest ksiądz, tak, to ja jestem oberżysta. Wiesz, to się widzę, wiesz, w takim fartuchu, jak idę sobie takim winem, proszę bardzo, nalewam. Wiesz, obroty byłyby duże. To ja myślę, że sobie jakoś poradził. Albo przy kasie taki bzdyk, wiesz, takie. Ale dokładnie, to jest Eucharystia. Jest kapłan, jest ten, który przygotowuje stół, który jakby organizuje to wszystko, ale on stoi z boku. Rozumiesz, to nie on jest tutaj tym, który dokona cudu, tak? To Chrystus. To jest, rozumiesz, stoisz przed obrazem, przed którym masz, w którym masz tajemnicę naszego życia jako pielgrzymki, w którym masz tajemnicę Eucharystii, w której Chrystusa rozpoznajemy po błogosławieństwa i w którym masz tajemnicę kapłaństwa. I jeszcze zobacz, obrzysta jest zapatrzony w Jezusa. Tak, oberżysta, bardzo fajnie, to prawda. Oberżysta patrzy w Chrystusa, on nie patrzy na tych ludzi, mówi, patrzcie jak świetnie, jakiego mam świętego klienta, tak, który mi tu robi takie cuda. To nie o to chodzi. On patrzy w Chrystusa, ustępuje mu jakby i Chrystus, to on zajmuje centralne miejsce, to on błogosławi, to on jest Panem, to on jest głównym bohaterem tej uczty. Eucharystia, Caravaggio mówi nam, jak rozumie Eucharystię, jak rozumiem mszę świętą, na którą przecież chodził. Podejrzewam, że parę razy w życiu jednak do komunii też przystąpił ten łotr.
nad kominkiem pewnie sobie wisiał, tam nie wiem, goście palili fajki, nie wiem co tam było, dmuchali na to arcydzieło. W końcu ktoś przyszedł do nich i mówi, wiecie, że tak wygląda jak Caravaggio. Nie, tam Caravaggio, to zawsze u nas było, podróbka jakaś wisi. Może byśmy to sprawdzili.